Cześć moi drodzy, jeżeli chcecie zadbać o tylną część naszego uda, musicie wykonywać ćwiczenia, które zginają staw kolanowy, czyli zginają nasze podudzia. Żeby wykorzystywać wszystkie funkcje mięśni dwugłowych, półścięgnistych i półbłoniastych, powinniście wykonywać prostowania w stawie biodrowym typu martwe ciągi, o których już wspominałem wcześniej i odsyłam Was tutaj do odcinka, a także zginać staw kolanowy. I omówimy sobie dzisiaj te ćwiczenia, które będą wpływały na głowę krótką, która niestety jest wykluczona w pracy podczas martwych ciągów, gdzie dbamy tam o głowę długą mięśni dwugłowych. Jeżeli chcecie zadbać o całkowity rozwój, dorzućcie sobie chociaż jedno z dzisiaj wymienionych ćwiczeń. Pierwszym podstawowym ćwiczeniem jest zginanie podudzi na maszynie leżąc. Najważniejsze, aby ustawić wałek maszyny w taki sposób, żeby Wasze stopy wystawały poza niego. Wówczas będziecie mieli odpowiednią pozycję do zginania podudzi. Jeżeli będziecie zginać podeszwowo stopę, czyli Wasze palce będą wyprostowane, wówczas będziecie angażować bardziej mięśnie kulszowo-goleniowe. Jeżeli Wasza stopa będzie zgięta grzbietowo, większa praca przypadnie mięśniom trójgłowym łydki, mięśniom brzuchatym. Możecie również wykonywać to ćwiczenie na maszynie siedząc i praca wygląda tutaj podobnie, z tym, że siedzicie sobie wygodnie, a nie leżycie. Też zginacie podudzia do dołu, mocno napinając nasze mięśnie i również sytuacja ze zgięciem podeszwowym i grzbietowym, jak w poprzednim ćwiczeniu, wygląda tak samo. Także jeżeli chcecie bardziej angażować uda, zginacie podeszwowo stopę. Jeżeli chcecie bardziej angażować mięśnie brzuchate łydki, wówczas zginacie grzbietowo Waszą stopę. Również możecie aktywować mięśnie kulszowo-goleniowe, ćwicząc na maszynie, stojąc i zginając podłudzia, raz lewe, raz prawe. Pamiętajcie, że mięśnie dwugłowe są odwracaczem Waszego uda, więc jeżeli będziecie delikatnie odwracać udo, wówczas będziecie bardziej aktywować do pracy mięśnie dwugłowe uda. Jeżeli ćwiczycie w domu, możecie wykonywać to ćwiczenie z hantelką, czyli mocno ściskając stopami hantelkę i leżąc na ławce, stabilnie się jej trzymając, zginacie podudzia. Tutaj pracują również mocno mięśnie przywodzicieli ud, ponieważ ściskając tą hantlę napinacie wewnętrzne części uda. Także jak widzicie, możecie trenować Wasze mięśnie dwugłowe także w domu. Jeżeli znajdujecie się na siłowni i macie ochotę pokombinować na wyciągu, możecie przyczepić sobie opastkę w okolicach kostki i zginać podudzia na wyciągu. Aktywacja pracy mięśni dwugłowych jest podobna jak przy zginaniu stojąc przy maszynie i zginając z wałkiem. Tutaj po prostu zginacie podudzia z opaską na kostce. Także nie ma wyjścia, musicie znaleźć sposób, żeby wytrenować mięśnie dwugłowe, w szczególności głowę krótką. Również możecie położyć się na ławeczce, przyczepić sobie opastkę na kostkę i zginać podudzia leżąc, czyli alternatywa dla maszyny do zginania podudzi. Tutaj robimy to jedną nóż, raz lewą, raz prawą nogą. Pamiętajcie, bodźcem i lepszym atutem ćwiczeń jednonóż jest to, że możemy skupić się raz na jednej nodze, raz na drugiej, wyrównać dysproporcje. Jeżeli zginacie obu nóż, wówczas ta słabsza noga zawsze będzie wspomagana przez nogę silniejszą. Również ćwiczenie na piłce fitball będzie bardzo fajnie aktywować nasze mięśnie dwugłowe. Poprzez zginanie tych podłudzi i unoszenie pośladków dodatkowo zaaktywujecie mięśnie pupy, czyli same plusy tego ćwiczenia. Niestabilne podłoże, jakim jest piłka, również będzie wymagało większego skupienia, większej pracy, większego napięcia w mięśniach brzucha. Jeżeli zginanie podłudzi z piłką obu nóż nie jest trudne,
możecie pozginać wasze podudzia i jedną nóż na piłce. Naprawdę fajnie wówczas odczuwamy te mięśnie, pracują dwugłowe, pracują łydki, naprawdę fajnie pracują te mięśnie. Pośladek również oczywiście tutaj będzie wykonywał swoją pracę. Zginanie podudzi na TRX to również wyższa półka w takich ćwiczeniach. Naprawdę mocno ściskamy nasze uda, mocno je odczuwamy, ponieważ te liny są również niestabilne, latają na boki, mocno napinają się nasze łydki, mocno się napinają dwugłowe. Pamiętajcie, żeby nie odkładać pośladków, ta praca wówczas będzie ciągła, będzie cały czas stałe napięcie mięśniowe. Również doskonałym ćwiczeniem będzie zginanie podudzi z podkładkami. Jeżeli nie macie takich podkładek, które suną po podłodze, możecie sobie zakupić lub wykorzystać ściereczki, takie frotki, i te ćwiczenie możecie wykonywać również w domu. Obunóż czy jednonóż, to już kwestia tego, na jakim poziomie zaawansowania jesteście. Także wykorzystując te ćwiczenia, naprawdę możecie fantastycznie przetrenować mięśnie dwugłowe z naciskiem na głowę krótką. Jeżeli macie deskorolkę, może syna, może córeczki, a może własną, również możecie wykonywać ćwiczenie z deskorolką. Wykorzystamy tutaj funkcję zginania podudzi i ta deskorolka, ponieważ będzie płynnie chodzić na kółeczkach, pozwoli nam na mocne dociskanie mięśni. Pamiętajcie, żeby nie odkładać pośladków na ziemię, wówczas ta praca będzie naprawdę mocniejsza. Jeżeli będziecie odkładać, za każdym razem będziecie rozluźniać mięśnie. O czym warto jeszcze pamiętać? O tym, że podczas ćwiczeń na dwugłowe uda również musicie napinać brzuszek, być stabilni, napinać całe ciało i skupiać się na pracy mięśni dwugłowych. Fantastycznym ćwiczeniem jest żuraw, czyli takie ćwiczenie, gdzie mamy zaparte stopy, tutaj o stepy akurat, i pracą naszych podudzi wykonujemy taki opad tułowia na ziemię, odbijamy się a la pompka i wypychamy się do góry, staramy się siłą podłudzi oczywiście unosić ciężar naszego ciała, co nie jest takie proste. Trudnością w wykonaniu tego ćwiczenia jest to, że nie zawsze mamy gdzie po prostu wykonać to ćwiczenie. Czasami warto byłoby poprosić kogoś z siłowni lub partnera treningowego, żeby przytrzymał nam stopy i wówczas możemy wykonywać to ćwiczenie bez strachu, że odlecimy i polecimy na matę. Jak widzicie, ćwiczeń na dwugłowe uda z naciskiem na głowę krótką jest bardzo dużo. Wybierzcie chociaż jedno i dorzućcie je do swojego treningu nóg. Nie zapominajcie o martwych ciągach i wykorzystywaniu funkcji prostowania stawu biodrowego, czyli funkcji mięśni dwugłowych. Wówczas fantastycznie przetrenujecie tylną część ud i dodatkowo oddzielicie pośladek od tylnej części nogi, co ładnie będzie profilować wygląd waszych nóg, jeśli chodzi o spojrzenie na waszą sylwetkę od pupy strony. Mam nadzieję, że coś tam wyciągniecie z tych filmików. Do celu z pasją. Cześć!